No i napompowałem to koło i zobaczymy rano, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. W śrubowym to moment się pompuje, powietrza jest tam ponad 2000 litrów na minutę, także i zbiornik 500 litrów, to moment to idzie, nie? Siemanko drodzy widzowie, w końcu dobra wiadomość. Mamy rano, przyszedłem sprawdzić, czy wyszło powietrze z John Deere'a. No i patrzcie to. Jest dobrze, bo wczoraj napompowałem i trzyma. Całą noc było i nie wyszło powietrze. Także jest git. O, poprzedni właściciel, co siał tym zestawem od 2015 roku, to znaczy nie, czyli pierwszy właściciel chyba, napisał komentarz, że poznał swój zestaw. No i napisał komentarz. Nie, to nie z wagonu. A nie, z wagonów tak się kurzy. Co to się tak kurzy? Albo ta lokomotywa tak gada. Nie, tu pan. Tu jest żyto jak las. Żyto jak las będzie. No, elegancko to wygląda. Już dużo chwastów jest, także jutro teoretycznie oprysk przyjdzie. No i trzeba będzie to prysnąć. Jeszcze gdzieniegdzie sobie wschodzi. Widzę takie miatełki pojedyncze. To będzie można popryskać. Już trzy listki są. Trzy listki już są, to można jechać. Patrzcie teraz, co tu się wyprawia. Podjechałem ciapkiem i będę kręcił, bo muszę umyć tamto resztę, co wczoraj się nie udało. Dzisiaj ładna pogoda, pasuje robota, aż miło. No, a fajnie jest, bo jutro też ma być pogoda. To sobie ładnie to wszystko wyschnie, będę mógł olejkiem zakonserwować na zimę. I tyle. No, zobaczymy, czy to ruszy w ogóle ciapek. Chyba ukręci, nie? Przecież to nie powinno być problemu. Nawet nie podczepiałem, tylko podjechałem po prostu i tyle. I będziemy myć. No, wczoraj ładnie się to umyło, ale powiem wam, ten azot to aż normalnie taką skorupinę tu zrobił, o, na farbie. Farbę trochę zważył. To jest żrące, nie? No, a śrubeczki nieźle dostały. To znaczy nakrętki, nie? Bo nakrętki były cynkowane, a śruby kwasówki, ale śrubami nic się nie stało. No i ciapek kręci elegancko, nawet nie za ten. Myślałem, że może ciężko będzie albo coś, a nie. Pomalutku, o, i te resztki spadną sobie i teraz ten spód umyję ładnie. Kamini. Już ładnie umyty, tylko teraz jeszcze trochę, żeby se pochodził, puściłem go, żeby tam jakby gdzieś trochę w łożyska wody się dostało, to nic się to wypracuje trochę, nie? No, ale myślę, że będzie okay. Czyściutki, teraz można, jak wyschnie, będzie go olejkiem siknąć z takiej ropownicy i tyle, i może się stać. Nad nami.
Będzie to padać czy nie będzie? Okaże się. Aby pewien zabieg wykonać tu, o, na te stokrotki. Rumianek. No i co? No i co się wydarzyło? Znowu się błotni burwą. Matko jedyna. Na takiej tralce. O. I oczywiście sznurkiem przywiązałem i jedziemy dalej. No i wszystko, co miałem zrobić, zrobiłem. Teraz jeszcze sąsiad ma przyjść, bo mam mu pospawać dmuchawę do pieca migiem, bo tam on się boi, żeby nie poprzepalać. I co? Teraz zwijam jeszcze tego karhera. Przedłużacze pozwijam. Rozrzutniczek sobie wyschnie. Jutro będzie można go olejkiem potraktować i będzie jak ta lala na zimę przygotowany, bo już nie będę w tym sezonie nic woził. No, zobaczymy jak pogoda będzie. Tam to udało się wszystko zrobić, prysnąć. O, idzie sąsiad. Idzie sąsiad. Spawomy? Spawomy? No i odkręcę, nie? No to dawaj, bo ja naszykowałem już towarkę. No dobrze, no bo kabel musiałem, nie? I ciapeczek cały z opryskiwaczem mi wchodzi. Położyłem worek na śmieci, bo ostatnio miałem cały tyłek mokry. Dlatego teraz się zabezpieczyłem, żeby nie zmoczyć się po prostu. Nie odczepiam, bo jak będę chwosty dusił, to po co mam zaczepiać drugi raz, nie? Wypukałem go dobrze, także teraz jak przyjdzie oprysk, to będzie można jechać. Ostro. O, no i taka robota. Patrzcie, co tu się zrobiło. Cieniutka blaszka i to popękało. O. Cieniutkie i trzeba to przyłapać jakoś. Tylko ty, sąsiad, bo to ma 300 W natężenia. To ma sakramencki błysk, jak ja to bzyknę, to dziura wyjdzie na wylot. Jak umiałem, tak posmarkowałem. Jeszcze tego skrzata musimy umyć, bo trzeba też go będzie zakonserwować na zimę. A już lemieszerz zabierze. O, tu gdzie trochę ziemi było już przylepionej do skiby, to do deski, to zostało. Zostało i zaraz zarzewiało. I tak samo. Ale też jak głęboko nie orałem, no to też tak głęboko nie obracało, nie? No, jutro wyschnie, to się przejedzie. I będzie, bo przedtem to w tamtym sezonie, to zanim go posmarowałem, to 5 razy zardzewiał. I przy okazji jeszcze kosika potraktujemy. I będzie już umyty.
patrz, ta oryginalna farba będzie. Ty, będzie w oryginale. O, jak płynie siajsa. Kos umyty. O, ale patrzcie, tu tak jak będę mył, to domyję tak, żeby było jak oryginał, nie? Bo to ktoś zamalował na brązowo, się umyje. Kosik umyty. Pług umyty. Rozrzutnik umyty. Tylko jeszcze naoliwić, nasmarować i na zimę gotowe. Siewnik jeszcze się nie sprzedał, jest zainteresowanie, wypisują, tylko z daleka, jeden 400 km, drugi jakieś tam 240, no ale daleko transport, nie? Jak coś zorganizują, to może ktoś go weźmie, a jak nie, może ktoś chętny na zamianę, na opryskiwacz jakiś taki ciągany, no jakiś taki, no nie najnowszy, nie? Ale minimum 1000 litrów, żeby był chociaż. Tak to wygląda. Patrzcie, jak zimno już. O, a tu mam ten drugi bolec. Też taki kupiłem na złomie. Dwa akurat były w jednym czasie. Tu mam jeden, przy ciapku mam drugi. Taki ktoś wyrzucił fajne bolczyki na złom. Tylko ten dłuższy trochę. Także dzień można uznać za zaliczony. Udało się sporo rzeczy ogarnąć, zamówień. Trochę na gospodarstwie poogarniać, także... O, woda gdzieś tu wężem leci. Także jest dobrze, nie ma co ukrywać. Powietrze nie zeszło do teraz z John Deere'a, także pasuje. Co, dobra, kończę już, idę do domu. Dziękuję za oglądanie, jeśli podobał się odcinek. Łapeczka w górę, komentarz dla zasięgu. Pozdro.